jak zabieracie się za władzę, to najpierw czytajcie książki. Tak profesor Andrzej Szarek skomentował to, co w przeciągu ostatnich dni dzieje się wokół małej galerii. 23 października jej dyrektor Alicja Hebda otrzymała wypowiedzenie z pracy po 30 latach pracy i współtworzenia tego, z czego instytucja kultury jest znana w całej Polsce. Decyzję prezydenta tłumaczyła w trakcie konferencji prasowej wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka, dementując pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o tym, że zmiana na stanowisku dyrektora jest równoznaczna z likwidacją placówki. Pojawiły się w przestrzeni publicznej, w internecie, w mediach społecznościowych zupełnie nieprawdziwe, kłamliwe informacje, jakoby decyzja ta miała pociągać za sobą likwidację małej galerii, jakoby w związku z tą decyzją zawieszony został, czy też przerwany został Festiwal Małych Form Artystycznych, jakoby w ogóle był to zamach na działanie Nowosądeckiej Małej Galerii. Zupełnie inaczej całą sprawę widzi była już dyrektor Małej Galerii. Alicja Hebda twierdzi, że pojawiające się informacje o likwidacji placówki mają swoje głębokie uzasadnienie i powołuje się na rozmowy z prezydentem Ludomirem Hanzlem i dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcinem Porębą. Najpierw podczas rozmowy z prezydentem 5 października usłyszałam, że Nowosądecka Mała Galeria przejdzie pod kontrolę MOK, a potem podczas rozmowy przy przedstawianiu mi dokumentu o odwołaniu usłyszałam od dyrektora Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Kultury, że galeria zostanie zreorganizowana, a odwołanie mnie jest pierwszym krokiem ku temu. A to, że ludzie wyrażają się o likwidacji, wynika z całej procedury, która zmierza choćby do reorganizacji. Najpierw trzeba samodzielną placówkę odwołać, zlikwidować jako działającą na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma swój statut. No i już nie będę tłumaczyć, co znaczy osobowość prawna i tak dalej. Jakie więc są powody niespodziewanego, jak podkreśla Alicja Hebda, odwołania jej ze stanowiska? Wiceprezydent Magdalena Majka mówi o potrzebie zmian, jakie nowy dyrektor ma wprowadzić w placówce oraz o złym stanie technicznym budynku. Fakt, że doprowadzono ten budynek do stanu bardzo poważnego zaniedbania, niestety wynika też z tego, że nie był on dobrze zarządzany. Budynek Małej Galerii jest oczywiście własnością miasta. Remonty były potrzebne i z prośbą o ich przeprowadzenie zwracała się do ratusza dyrektor Hebda. Że w obecnej kadencji chociażby 19 lipca 2019 roku i 20 lipca 2020 roku zwracałam się do dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta z dołączonymi zestawieniami usterek z prośbą o interwencję w sprawie wykonania napraw w obiekcie Małej Galerii. No i niestety nie dostałam ani odpowiedzi, ani nie doczekałam się żadnej reakcji ze strony miasta. Sposobem działania władz Nowego Sącza jest oburzony artysta rzeźbiarz Andrzej Szarek. Jemu zarzucono, że doprowadził, i tu cytat, do zagracenia Małej Galerii prywatnymi rzeczami. Nazwał pan śmieciami moje artefakty i prace? Ja państwu powiem, co ja nazywam śmieciami. Złe decyzje to jest śmieć. Kłamstwa to są śmieci. Zajmowanie stanowisk niezgodnych z talentami to są śmieci. I wszystko, co czyni chaos, to są śmieci, proszę państwa. I nie róbmy, nie szukajmy śmieci w Małej Galerii, bo tam znajdziecie tylko artefakty. Już napisałem w jakimś wywiadzie, pamiętam, że to tak jakby piekarzowi zarzucić, że pachnie chlebem w piekarni. W obronie Małej Galerii stanęli także jej przyjaciele i artyści. W specjalnej petycji skierowanej do prezydenta Ludomira Hanzla protestują, i tu cytat, przeciwko bezpardonowej polityce prowadzonej przez prezydenta wobec zasłużonej dla kultury polskiej Nowosądeckiej Małej Galerii. Listy do prezydenta Ludomira Hanzla napisali także profesor Jerzy Fober z Uniwersytetu Śląskiego oraz profesor Dariusz Juruś z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ja pisałem po prostu taki list wynikający dużego zdziwienia w ogóle taką decyzją, taką polityką wobec miejsca, które powinno być przez władze miasta hołubione, a nie odwrotnie. No, to była moja pierwsza reakcja, potem jak się pojawiła ta możliwość dołączenia się do ogólnego protestu, to też to zrobiłem, ale
Jest to jak gdyby normalny akt solidarności wobec tego, co dobre. Jak mówię, byłem cały czas, jestem pod wrażeniem tej działalności tak małej galerii, tak szerokiej galerii, no na miarę na pewno ogólnopolską. No i jeszcze, oczywiście to jest jasne, banalne, ale prawdziwe, no miejsce, każde miejsce, czy to jest restauracja, czy to jest galeria, czy to jest nawet szpital, tworzą ludzie. No i zasmuciła mnie, szczerze mówiąc, ta decyzja pana prezydenta o zmianie formuły małej galerii, no bo to oznacza, że takiej galerii małej, czy małej galerii już po prostu nie będzie, no bo jeżeli ci ludzie nie będą tej galerii mogli prowadzić dalej, no to będzie to już zupełnie inne miejsce. Jakie? No zobaczymy, ale na pewno nie takie, jak było. O przyszłość małej galerii zapytała także podczas tak zwanego live'u z prezydentem miasta jedna z mieszkanek Nowego Sącza. Pani Anna Zemek. Panie prezydencie, doszło do nas słuchu o zwolnieniu pani Alicji Hebdy, dyrektor małej galerii, co de facto jest niemal tożsame ze zmianą formuły małej galerii. Mała galeria jest jedną z wielu perełek, jaką rozsławia nasze miasto w Polsce i na świecie i działa nieprzerwanie od 30 lat. Jest dla nas, sądzę, miejscem ważnym, kultowym miejscem. Dlaczego likwiduje pan coś tak dobrego? Pani Anno, bardzo proszę uważać na to, co pani pisze, ponieważ to już może wyczerpywać artykuł 212 kodeksu karnego. To jest już w tej chwili pomówienie i myślę, że skieruje to do Biura Radców Prawnych. Alicja Hebda nie skorzystała z propozycji władz miasta, aby w okresie wypowiedzenia pracować w placówce jako animator kultury. Obowiązki dyrektora małej galerii pełni obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Benedykt Polański.